Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Borczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl, łamane na podcast wojenne historie. Norbert, parę razy wspominaliśmy w naszych odcinkach i to raczej w kontekście humorystycznym o niemieckiej 25. dywizji pancernej. Była to jedna z najgorszych niemieckich dywizji pancernych i oczywiście czynników takiego stanu rzeczy jest wiele, ale nie o to chciałem cię dzisiaj spytać. Chciałem spytać o coś zupełnie przeciwnego. O najlepszą dywizję Hitlera. Czy w ogóle taka istniała? Bo w obiegowej opinii taką łatkę przypięto trzeciej dywizji pancernej SS, Totenkopf. Czy to jest zasłużona opinia o tej dywizji? No cóż, Kamilu, rzeczywiście ciężko jest robić takie rankingi i mówić, że jakaś dywizja była najlepsza. Już łatwiej rzeczywiście wskazać dywizje gorsze, które przez praktycznie cały okres swojego funkcjonowania nie sprawdzały się w walce. I takim przykładem jest właśnie 25. niemiecka dywizja pancerna, która była wręcz pechowym związkiem taktycznym, jeżeli mówimy o tej elicie niemieckiej armii, o elicie Wehrmachtu, czyli o dywizjach szybkich, zmechanizowanych, pancernych, no to ta 25. Dywizja Pancerna w pełni zasługuje na opinię, nawet jeśli nie najgorszej, to najbardziej pechowej i najmniej użytecznej dywizji pancernej Wehrmachtu. No właśnie, bo ja w ogóle chyba powinienem rozpocząć tę rozmowę od kryterium. Na jakiej podstawie mówimy, że jakaś dywizja jest elitarna albo jest słaba? Efektywność bojowa, skuteczność w walce. To są elementy kluczowe, które służą nam w takich porówn

Czyli czy dywizja jest skutecznym narzędziem walki, czy realizuje z powodzeniem powierzone jej zadanie, czy dowódcy wyższego rzędu, dowódcy korpusów armii, grupy armii, w tej właśnie jednostce pokładają swoje główne nadzieje i traktują ją jako jednostkę na przykład uderzeniową w punkcie ciężkości własnego natarcia, lub odwrotnie uważają ją za element kluczowy w systemie obrony? A czy to nie jest tak, że taka klasyfikacja jest tylko wymysłem, czy łatką przypinaną przez historyków? Nie, oczywiście, że no nawet nie tylko przez historyków, bym raczej powiedział, że przez hobbystów. Natomiast w wojsku istnieje pojęcie klasyfikacji danej jednostki. To znaczy oczywiście ocenia się w określony związek taktyczny, czy oddział, czy pododdział przez pryzmat jego gotowości bojowej. Natomiast w wermachcie w II wojnie światowej, istniały pojęcia gotowości bojowej, wartości bojowej jednostki. One nie były uzależnione od tego, że dywizji wierzono na słowo, że jest dobra lub zła, bo na przykład dokonała wcześniej jakichś wspaniałych czynów. Tylko oceniano ją przez pryzmat ile ma czołgów, ile Ile ma armat, ile ma amunicji, ilu ma żołnierzy w jednostkach liniowych, jaka jest jej wartość bojowa, czy bataliony istnieją, czy nie, czy kompanie są wypełnione w 100%, a może tylko w 30%, czy jest dostępna amunicja, czy jest dostępne paliwo. To były te elementy decydujące. Czyli zwykła statystyka. Tak, zwykła statystyka. Wartość bojowa danej jednostki była oceniana przez pryzmat statystyczny, ale również na podstawie raportów z dywizji, czy żołnierze mają dobrą motywację, czy może raczej są już na granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Było wiele czynników opisowych w tym wszystkim. Natomiast jeżeli już szukamy najlepszej dywizji niemieckiej w II wojnie światowej, to też musimy sobie uświadomić, że wartość bojowa danej jednostki była, Zależna od jej struktury, organizacji, od wyposażenia. Nieprzypadkowo te najbardziej elitarne niemieckie dywizje czasów II wojny światowej to są na przykład dywizje pancerne czy zmechanizowane w rozumieniu grenadierów pancernych, dlatego że ich przebojowość, ich siła ognia była o wiele wyższa niż klasycznej dywizji piechoty. Mieli więcej armat, mieli pojazdy pancerne, mieli znacznie więcej broni maszynowej, ich poziom zmotoryzowania, w związku z czym szybkość działania była nieporównywalnie większa to powoduje, że ciężko jest nam w tym rankingu niemieckich dywizji traktować jakąkolwiek dywizję piechoty, nawet tą teoretycznie najbardziej elitarną, pierwszą wschodniopruską dywizję piechoty, czy tą nazwijmy ją w cudzysłowie krzyżacką, bo ona miała tradycję zakonu krzyżackiego 44. Austriacką dywizję piechoty. No oczywiście wskażemy kilka takich dywizji piechoty, które miały opinie elitarnych, ale jednak było to nieporównywalnie coś innego niż jakość bojowa dywizji pancernej. Żaden niemiecki generał w drugim czy w trzecim etapie II Wojny Światowej nie wymieniłby się dywizją piechoty na dywizję pancerną. Każdy by wolał mieć dywizję pancerną. Elitą Wehrmachtu tak naprawdę w II Wojnie Światowej były wszelkiego rodzaju formacje jegerskie. To może wytłumaczmy naszym słuchaczom, którzy nie do końca się orientują, czym były takie formacje. Jegrzy to w niemieckiej terminologii jest lekka piechota, ale bardzo nasycona środkami ogniowymi. Czyli żołnierze jest mniej, ale mają więcej karabinów maszynowych niż zwykła piechota, co są często strzelcy wyborowi, są drużyny stajperskie, jest mnóstwo broni maszynowej. W początkowym okresie II wojny światowej to była przede wszystkim piechota górska. Ona miała w Wehrmachcie opinię elitarnej. Do tego dochodziła ta piechota spadochronowa. Potem w drugim etapie wojny pojawiły się całe dywizje jegrów. One miały inną strukturę organizacyjną niż dywizja piechoty. Zamiast trzech pułków były tylko dwa, ale mimo, że były dwa pułki piechoty, batalionów liniowych było sześć, czyli tyle co w późniejszej niemieckiej dywizji piechoty, bo ona ewoluowała w czasie wojny, ale jednostki Jegrów miały opinię jednostek elitarnych. Natomiast to była wciąż mimo wszystko piechota. O dużej sile ognia, ale jednak piechota. Bez broni pancernej, a elitą Wehrmachtu były jednak właśnie przede wszystkim dywizje pancerne. One stanowiły w pierwszym etapie wojny ostrze wszystkich niemieckich uderzeń, a w drugim etapie wojny stały się tą strażą pożarną frontów. To znaczy blokowały włamania przeciwnika, ratowały sytuację, prowadziły kontrataki, oddziaływały w skali operacyjnej, w pasie Armii jako jednostki alarmowe. To skoro mówisz, że dywizje pancerne w Wehrmachcie były elitarne, krąży też taka opinia, że całe Waffen-SS było jakby taką elitą w ogóle wojsk niemieckich. Czy to prawda? I tak i nie. To znaczy, nie można powiedzieć, że Waffen-SS było elitarne. Całe Waffen-SS z racji stopniowej rozbudowy struktury do niemalże milionowej armii musiało w pewnym momencie zatracić swoją elitarność. Trudno oczekiwać, aby 15. Dywizja łotewska czy 14. Ukraińska. Miały znamiona jednostki elitarnej. To były po prostu zwykłe dywizje piechoty, o dosyć ograniczonych możliwościach bojowych, wynikających z różnego rodzaju przyczyn. Natomiast elitą w FNSS były oczywiście dywizje pancerne. Spośród tych dywizji pancernych w AfNSS, ich zasadniczo było 7, 1, 2, 3, 5, 9, 10 i 12. Z tych siedmiu dywizji najdłuższy staż bojowy miały pierwsze trzy, czyli Leibstandarte SS Adolf Hitler, czyli chorągiew przyboczna Adolfa Hitlera, ona otrzymała status pierwszej dywizji pancernej SS, dywizja Das Reich, czyli druga dywizja pancerna SS i trzecia dywizja pancerna SS Totenkopf. Natomiast spośród wszystkich niemieckich dywizji nie tylko pancernych Waffen-SS, nie tylko dywizji pancernych Wehrmachtu, ale po prostu z całego Wehrmachtu i Waffen-SS na plan pierwszy wysuwa się jednak jedna konkretna dywizja. Dywizja, o której możemy powiedzieć, że była to bez wątpienia w historii II wojny światowej najlepsza w rozumieniu zdolności bojowych dywizja armii Hitlera. I właśnie tą dywizją był Totenkopf. Skąd zatem wzięła się ta opinia elitarności tej dywizji i nawet nie tyle elitarności, co wyjątkowości tej dywizji? Tak, znaczy dywizja to ten nie była elitarna. Wyjaśnimy to pojęcie. Ona była wyjątkowa i była najlepszą dywizją armii Hitlera, licząc razem cały Wehrmacht i cały Waffen-SS. Ona była wyjątkowa, ale elitarność to nie jest dobre słowo. A dlaczego? Czy swego rodzaju z jednej strony braterstwo, lojalność i nieustępliwość, ale z drugiej strony fanatyzm, okrucieństwo i niezwykła brutalność, kiedy połączymy to wszystko razem, to czy daje nam to jednostkę elitarną? W mojej opinii nie daje nam to jednostki elitarnej. Znaczy, to musimy sobie uświadomić, że fenomen tej dywizji polegał na tym, że ona była dokładnie tym, co miała w nazwie Totenkopf, czyli jednostka śmierci. Przy czym w tym wypadku to jest jednostka, która oznaczała śmierć dla wszystkich tych których spotykała na swojej drodze, i to była również śmierć dla tych, którzy w niej służyli. Dlatego, że to jest jednostka, która walczyła inaczej niż armia niemiecka. To była jednostka fanatyczna, przy czym często prosty żołnierz z poboru, który tam trafiał, również bardzo szybko zespalał się z bardzo specyficznym duchem tej jednostki straty, jakie ta jednostka poniosła, są niesamowite. Mówimy o dywizji, która w czasie II wojny światowej w Przenośni umarła pięć razy. Przez tą jednostkę do kostnic, lazaretów i szpitali przeszło 80 tysięcy żołnierzy. Dywizja, która na froncie walczyła, operowała siłami 15, 17 tysięcy żołnierzy danego dnia, miała w Okresach najgorętszych bitew, straty miesięczne, mówimy o zabitych, rannych, zaginionych, chorych, na poziomie 2,5-3. Tysiące żołnierzy. To była dywizja, która swój szlak bojowy zaczęła w roku 1940 jeszcze we Francji, natomiast w latach 1941-1945 to była dywizja walcząca przede wszystkim z Armią Czerwoną. W tej Armii Czerwonej ta dywizja zadała olbrzymie straty, i tejże dywizji Armia Czerwona zadała olbrzymie straty. I koniec końców ta dywizja otrzymała taki przydomek wśród historyków wojskowości, że trzecia dywizja pancerna SS Totenkop to był łamacz fal albo samotna skała, kiedy fronty, się rwały, kiedy Wermach ponosił klęski, kiedy wszystko wokół się rozpadało, postawiłeś tą dywizję w punkcie A i jak wydałeś jej rozkaz, że tam ma stać, to ona tam po prostu stała. Nieważne, co ją atakowało i w jakiej liczbie, żeby ją pchnąć, ruszyć, zmusić do odwrotu, to była sztuka. Bardzo dobrze widać w Polsce w roku 44, jak dywizja Totenkopf stanęła w rejonie Wołomina w sierpniu 44 roku, to odeszła w końcu z tego Wołomina na rozkaz po pięciu tygodniach walk, bo wszystkie Dywizje wokół niej, niemieckie, nie wytrzymały, puścił front, no i ona musiała po prostu stopniowo się cofać, bo ani jej sąsiedzi po lewej, ani po prawej nie byli w stanie utrzymać frontu. Ci SS-mani, mimo wielkich strat, mimo pewnych taktycznych też porażek, bo to nie jest tak, że po prostu to nie oddziaływało na nich, to potężny walec ogniowej i natarcia Armii Czerwonej, ale ta dywizja zmusić ją do odwrotu, to była wielka sztuka. I w Polsce w roku 44 mamy taki przykład, że dywizja Viking w wyniku zmasowanych uderzeń przeciwnika rozpada się właśnie. W sierpniu 1944 roku. Natomiast dywizja Totenkopf jest jak właśnie ten łamacz fal. Nie można się przez tą dywizję przełamać, ale coś za coś. Bo jak mamy dywizję, którą przepaja fanatyzm walki do końca, żołnierze tej dywizji nie idą do niewoli i jeńców nie biorą, no to to oznacza, że prawdopodobieństwo śmierci lub kalectwa lub zranienia w tej jednostce jest trzy razy wyższe statystycznie niż w jakiejkolwiek innej dywizji Wehrmachtu lub w FNSS. Czyli ta, jest, ta dywizja stanowi śmiertelne zagrożenie również dla tych, którzy w niej służą. Bo jak trafiłeś do Totenkopf, to rzeczywiście trafiłeś do dywizji trupiej czaszki. No to zacznijmy Dobre to od początku. Jak się narodził ten fenomen i jak doszło do stworzenia tego pewnego swoistego fanatycznego etosu tej dywizji? No właśnie, dobrze to jest powiedziane. Fanatyczny etos, wcale niedobry. U źródeł etosu dywizji Totenkopf był fanatyzm ideologiczny, bo tą dywizję stworzył bardzo istotny w historii SS i Wojsk SS, generał SS oczywiście, Theodor Eicke, który zresztą był przez kilka lat dowódcą tej dywizji i zginął w lutym 1943 roku w czasie walk pod Charkowem. Na pamiątkę tego jeden z pułków tej dywizji potem otrzymał jego nazwisko. Teodor Ajke był fanatycznym nazistą, który nienawidził nie tylko demokracji czy jakichkolwiek innych poglądów politycznych, nie przejmował jakichkolwiek innych poglądów politycznych niż nazistowskie. On był nazistą z krwi i kości, który uważał, że nazizm to nowa religia, w związku z czym nienawidził Kościoła i z dywizji Totenkow, dopóki mu każdego, kto się deklarował jako wierzący. Ajke nienawidził jakiejkolwiek dyskusji, bo jego sumieniem był Adolf Hitler. Ajke uważał, że tylko on, no i oczywiście, Adolf Hitler, ale ma rację. W związku z czym był takim rodzajem bicza Bożego także na innych SS-manów, na struktury partii. On uważał, że w SS istnieją lepsi i gorsi. Ci najlepsi rasowo, najbardziej antysemicy, najbardziej zdolni do każdego łajdactwa, to są jego ludzie. I Eicke dokonywał określonej selekcji w ramach SS. I jego agresywność, jego fanatyzm, jego zwierzęcy, że tak użyję określenia, antysemityzm, powodował, że właśnie tego człowieka Wyznaczono jako szefa inspektoratu obozów koncentracyjnych i to Ajkę od roku 1933 stał się udzielnym księciem, władcą niemieckich pierwszych obozów koncentracyjnych. One nie miały jeszcze charakteru obozów zagłady, ale tam zamykano wszystkich przeciwników reżimu. I Ajke spodobał się Hitlerowi, spodobał się Himmlerowi, bo z jednej strony był im oddany, ale z drugiej strony był niezwykle agresywnym dowódcą i chciał wychować nowego człowieka, narodowego, Socjalistycznego żołnierza, całkowicie wiernego ideologii, którego będzie przepajało właśnie braterstwo, lojalność dla swoich towarzyszy, ale tylko dla tych, którzy z jednej strony będą spełniać określone kryteria rasowe, bo muszą być tymi niemieckimi Germanami, nie mogą mieć mniej niż 1,78 m wzrostu, muszą się do trzeciego lub piątego pokolenia wstecz pochwalić drzewem genealogicznym, że nie ma tam żadnych Żydów, Słowian czy innych podludzi, że ci ludzie wyrzekną się dotychczasowej kultury i będą wykonywać po wszystkie rozkazy, że będą nieustępliwi, że będą okrutni, ale jednocześnie będą zdyscyplinowani i będą zabijać na zimno. Takich ludzi potrzebował Ajkę, na czym dokładnie polegała rola Eichego w tym systemie obozów koncentracyjnych? Na nimi zarządzał. To znaczy on był dowódcą straży obozowych. Dlatego że musimy tutaj wyjaśnić naszym słuchaczom pewną istotną rzecz. Otóż w SS struktura tej organizacji, Eike był SS-manem od 1928 roku i tam toczyła się walka o władzę. Był jeden zwornik, Heinrich Himmler, czyli Reichsführer SS, był oczywiście Przywódca partii Adolf Hitler, ale SS dzieliła się wewnątrz na wiele różnych komórek. I w tym SS, już na początku rządów narodowo-socjalistycznych, zaczęły się, można powiedzieć, tworzyć trzy struktury siłowe. Bo pomijam administrację i wiele innych odnóg, ale pierwszą strukturą siłową, tą najbardziej elitarną, była gwardia, czyli Leibstandarte SS Adolf Hitler. To było SS w SS. ono pilnowało wodza, ale niezależnie od tego, Himmler tworzył tak zwane SS Verfigungsstruppend. To były jednostki uzbrojone SS i dopiero na trzecim poziomie był właśnie Teodor Eike i te tak zwane Totenkopfverbände. To były formacje strażników obozowych. Macierzą Totenkopfu był obóz koncentracyjny Dachau. Można powiedzieć, tam się wszystko zaczęło i dla jednostek Totenkopf jako strażników obozowych, a potem dla dywizji, bo to jest bardzo charakterystyczne. Kiedy dywizja Totenkopf powstała, ona powstała w obozie w Dachau. Czyli Totenkow jako dywizja była gwardią nazizmu, nawet nie nazistów, nawet nie Hitlera, tylko nazizmu jako ideologii zbrodniczej. I Aike był symbolem takiego nieokrzesanego SS, bo Sepp Dietrich dowódca Leibstandarte to był gwardzista Hitlera i to był pierwszy krąg SS. Himmler z kolei, tak jak powiedziałem, formował pierwsze niezależne od tego inne jednostki wojskowe SS, a Aike był w trzecim kręgu piekła i poniżej niego to już byli tylko zbrodniarze z von Bacha z policji i tak dalej. Miał tych swoich zwyrodnialców z obozów koncentracyjnych, ale jednak ludzi, od których on wymagał żelaznej dyscypliny posłuszeństwa, bo jak jakiś ss z obozu podpadł i nie wykonywał rozkazów, to często sam mógł zostać więźniem takiego obozu. Znaczy, Eike był znany z żelaznej ręki wobec swoich podwładnych, on ich tresował, on ich szkolił, on z nich chciał stworzyć nowego człowieka, czyli on indoktrynował żołnierzy także na poziomie politycznym. W tej dywizji na długo przed Wehrmachtem pojawili się oficerowie polityczni, żołnierze czytali odpowiednią pracę, mieli odpowiednie pogadanki czyli tak jak w systemie komunistycznym, stała indoktrynacja żołnierza, żeby zrobić z niego maszynę do zabijania, ale w określonej ideologii. Ten poziom indoktrynacji nie występował w Wehrmachcie, a nawet był mniejszy w innych formacjach SS. I Ajke był panem obozów koncentracyjnych. W 1935 roku to było 7 obozów, potem liczba tych obozów się zmieniała. W 1937 roku to były 4 główne obozy, potem było ich 5. Do 1937, 1938 roku wyklarowała się sytuacja, że Niemcy mieli trzy takie zasadnicze obozy koncentracyjne: to był do Dachau, to było Sachsenhausen i to był Buchenwald. I każdy z tych obozów miał własny najpierw batalion, a potem nawet formalnie pułk strażników obozowych w ramach Totenkopf-Werbende. Stopniowo Eike rozbudowywał liczebność tych swoich jednostek. W 1935 roku to on miał 1500 żołnierzy, w 1936 roku 1800. Potem dostał zgodę do rozbudowy do poziomu 3500 i to cały czas rosło. Ważnym wydarzeniem był rok 1937, kiedy powołano pierwsze pułki, to ten w Do 1938 roku takich pułków wystawiono cztery. Czyli te oddziały Totenkopf miały tak naprawdę najgorszą opinię w samym SS z tych trzech gałęzi SS, że się tak wyrażę? Tak, miały najgorszą opinię, a sam Ike miał opinię osoby niezrównoważonej psychicznie. Nawiasem mówiąc, w 1933 roku Himmler, za niewykonanie jego rozkazu na kilka miesięcy zamknął go w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ Eichel był tak agresywnym i często niesubordynowanym w stosunku do Himmlera oficerem, że on go po prostu często nie słuchał. Ale czy chcesz powiedzieć, że dla IK'ego Himmler był za mało radykalny? Tak, Himmler był za mało radykalny dlatego, że Himmler funkcjonował w strukturach państwa Rzeszy, czyli on liczył się z innymi wielkimi graczami politycznymi w ramach struktury Rzeszy Niemieckiej i Partii Narodowo-Socjalistycznej. Natomiast Eike uważał, że poza Hitlerem najważniejsza jest po prostu SS i żadna partia narodowo-socjalistyczna nie będzie mu dyktować, co on ma robić. Żadna armia nie będzie mu mówiła, co on ma robić. Kiedy Eike zaczął tworzyć dywizję Totenkopf, to do legendy przeszło to, że on po prostu okradał innych. Nie chciano mu przydzielić samochodów, Uzbrojenia, to na przykład kradł to uzbrojenie. Najbardziej niesamowity przykład to jest jego korespondencja z dowództwem SS. Czy wyrażał zgodę na to, żeby on pojechał ze swoimi SS-manami, zdachał do zakładów Skody w Czechach i ukradł chałupy wojsku, których wojsko nie chce mu dać. I najwyższe dowództwo SS wyjaśniało mu, żeby się uspokoił, bo wystarczy już, że okrada inne jednostki SS, ale żeby nie próbował okradać armii, bo i tak armia zgłasza pretensje, że na przykład jego podoficerowie wysyłani na kursy Koleniowe, na tych kursach kradną wyposażenie wojska, czy się nie kradną dla siebie, kradną dla Ikego i dla dywizji. No właśnie, wspomniałeś, że powierzono mu dowództwo dywizji, kiedy to się stało? Kiedy jest postanowiono zorganizować tą czarną dywizję? Jednostki Totenkopf tak naprawdę zaczęto militaryzować na serio dopiero w roku 1938, dlatego że Ike miał konkurencję wewnętrzną. Tu musimy zaznaczyć, że Wehrmacht nie chciał rozbudowy jednostek wojskowych Waffen-SS, to się jeszcze wtedy tak nie nazywało, ale nie chciał dawać SS-manom uzbrojenia ale jeżeli już Hitler i Himmler wymuszali przekazywanie uzbrojenia to w pierwszej kolejności przekazywano Leibstandarte jeżeli te jego uzbrojenia było nieco więcej, to to trafiało do jednostek Werfigungstruppen. Eicke był dopiero na trzecim poziomie. On kradł innym jednostkom SS uzbrojenie, fałszował dokumenty i rozbudowywał strukturę Totenkopfów. Chciał stworzyć cztery półki zmotoryzowane o silnym nasyceniu bronią maszynową. I w 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, to Eicke miał pod sobą już 24 tysiące własnych SS-manów. Nie tylko w ramach formowania Pułków, ale również jednostek dodatkowych, zabezpieczających i oczywiście obozowych. I to jest bardzo charakterystyczne, jak zaczynała się kariera Totenkopfu. W 1939 roku Hitler napadł na nas, na Polskę. W tym momencie do walki frontowej poszły jednostki SS z pierwszego i drugiego szeregu, czyli poszły jednostka Dietrich'a, poszły pułki Himmlera, ale IKE nie. Jego jednostki nie miały wtedy charakteru frontowego. Z jednostek Ike'ego, z tych pułków Totenkopfu, które miały nazwę, Stosownie do miejsca rozwinięcia, czyli Oberbayern, czyli Górna Bawaria, Brandenburgia i Turingia. z tych jednostek formowano Einsatzgruppen, czyli wtedy, kiedy podkomendni Himmlera i Dietricha walczyli na pierwszej linii frontu z naszym wojskiem, z mniejszym lub większym powodzeniem, tutaj odsyłam naszych słuchaczy do odcinka choćby o Pułku Germania, to ludzie Eikego zajmowali się wyłącznie mordowaniem jako jednostki Einsatzgruppen... wchodziły na obszary tyłowe... np. przykład 8. czy dziesiątej Armii... i dokonywały czystek etnicznych... zabijania polskich patriotów... palenia synagog... wyżynania ludności żydowskiej... okradania sklepów... itd. tak tym zajmowało się Einsatzgruppen... jeżeli szukamy kto zabijał Polaków w Bydgoszczy... w 1939 roku... Einsatzgruppe Eikego... kto zabijał naszych patriotów w Wielkopolsce... kto dokonywał pierwszych czystek etnicznych... pierwszych pogromów Żydów... na Mazowszu czy w Wielkopolsce... właśnie Pułki to ten kop... Które były rozdzielone batalionami i kompaniami jako jednostki specjalnego przeznaczenia. Wehrmacht patrzył na to ze zdumieniem. Generał Blaskowicz, dowódca 8 armii niemieckiej, potem dowódca na obszarze generalnego gubernatorstwa, słał do wyższego dowództwa wojsk lądowych, do OKH i do OKW, memoriały, gdzie mówił, że ludzie Aikego mordują, niszczą, palą i co to w ogóle jest. A oczywiście wyższe kierownictwo bardzo przytomnie nie przekazywało części tych meldunków wyżej, bo jak w końcu jeden z tych meldunków Blaskowica, że Eike morduje w Polsce, dotarł do Hitlera, to Hitler stwierdził: A to ten Blaskowic, no tak, nie będzie marszałkiem. Czyli powiedzmy to jasno, była zgoda Hitlera na, na te czystki etniczne i te wszystkie okropieństwa, które wyrabiały oddziały Eikego w Polsce. Oczywiście, znaczy to co robiły jednostki Einsatzgruppen było celowo zaplanowanym ludobójstwem, a bezpośrednimi sprawcami, bezpośrednimi mordami dercami, niezależnie od policji, bo policja jakby wykonywała tu często niemiecka najbrudniejszą robotę, to były właśnie Einsatzgruppen Eickego. Tylko ci ss w większości dosyć szybko, bo już w październiku 1939 roku wrócili do Rzeszy i zostali zgromadzeni w Dachau. I czy wtedy pojawił się już ten pomysł, żeby z tych zbrodniczych pododdziałów zbudować dywizję? Tak. Eicke dostał zgodę w październiku 1939 roku na sformowanie dywizji Totenkopf. SS-Totenkopf-Dywizjon. Wtedy jeszcze nie miała numeru trzeciego, ale to była trzecia dywizja ASS, dlatego że Leibstandarte miało już strukturę de facto brygady. Zaczęto z jednostek Werfigurstruppen formować drugą dywizję, tą przyszłą dywizję Das Reich, a z obozowych zabijaków zaczęto formować dywizję Totenkopf. Oczywiście Eike wykorzystał do tego z jednej strony swoje trzy podstawowe pułki Totenkow, które już miał. Pułk artylerii zaczął formować tutaj, co ciekawe, na bazie SS Heimwehr Danzig, bo to była też jednostka podległa Totenkow, czyli ci SS-mani, którzy brali udział w prześladowaniu ludności polskiej na terenie wolnego miasta Gdańska, którzy szturmowali pocztę polską w Gdańsku i tak dalej. To była potem podstawa formowania pułku artylerii w dywizji Totenkow. Jaką strukturę nadano tej dywizji? I tutaj już pojawia się pewna elitarność. Każdych wojsk SS już wtedy. Dlatego, że Armia Niemiecka, zasadniczo, jeśli chodzi o związki taktyczne, była armią pieszą, czyli żołnierz przemieszczał się na piechotę, a zaopatrzenie i armaty ciągnęły konie. Elitą Wehrmachtu były natomiast wojska zmechanizowane, a więc dywizje pancerne, dywizje lekkie, przekształcane w dywizje pancerne oraz zmotoryzowane dywizje piechoty. W roku 39 zaczęto formować trzy dywizje, właśnie brygady i dwie dywizje SS, Waffen-SS, już teraz wojsk SS, które z założenia miały być jednostkami zmotoryzowanymi. A więc miały stanowić elitę niemieckich sił zbrojnych, mimo że Waffen-SS nie było częścią Wehrmachtu, ale formowano te jednostki jako jednostki szybkie. Jako silne, zmotoryzowane dywizje piechoty, i Hajke formował dywizję opartą o trzy pułki piechoty: pierwszy, drugi, trzeci pułk piechoty SS, formował pułk artylerii, formował batalion saperów, batalion łączności, batalion przeciwpancerny, dywizjon rozpoznawczy czyli formował silną, dobrze wyposażoną, liczącą kilkanaście tysięcy żołnierzy w warunkach walki, a z jednostkami tyłowymi ponad 20 tysięcy żołnierzy dywizję. Eicke nie miał łatwo, ponieważ w 1939 roku Wehrmacht nie chciał przekazywać uzbrojenia tej dywizji. W związku z czym proces formowania, a przede wszystkim proces ukompletowania dywizji w sprzęt ciężki, przebiegał bardzo powoli i opieszale. To trwało kilka miesięcy. Tak naprawdę dywizja większość wyposażenia otrzymała dopiero wiosną roku 1940. Przy czym na przykład tego wyśnionego dywizjonu ciężkiej artylerii haubic 150 mm, na no przez wiele miesięcy nie mógł się doprosić do stał je dopiero w trakcie kampanii francuskiej tak naprawdę. W związku z czym no, on się bardzo denerwował, pisał listy, no, żądał, żeby tą jego dywizję traktować poważnie, bo on mówił, że to jest najlepsza dywizja, jaka w ogóle istnieje, bo ja swoich żołnierzy, mówił Ike, tresuję tak, że ich honorem jest wierność, czyli to jest to zawołanie każdego SS-mana, że ich sumieniem jest Adolf Hitler, że oni nie wierzą w nikogo innego tylko w Adolfa Hitlera, że oni są fanatycznymi żołnierzami, czyli Eicke, można by powiedzieć, trenował dywizję fanatycznie, ale on naginał regulaminy Wehrmachtu. W Wehrmachcie było tak, że dywizja ma walczyć, a nie ma zginąć w ataku na hura. Natomiast Eichem mówił, że atakować należy na hura, nie należy okazywać strachu i taktyka jest zbyt bojaźliwa. Naprzód. Ostatecznie wiosną 40 roku generałów Wehrmachtu dało się przekonać, że ta dywizja jest dywizją już o pewnej gotowości bojowej, chociaż niektórzy kręcili nosami. Ajka miał 10 maja 40 roku pod swoją komendą w dywizji 21 tysięcy żołnierza, z czego 16 tysięcy w jednostkach, które wyruszały bezpośrednio do walki, bo część jednostek nie walczyła. Bo musimy tu wyjaśnić, że w niemieckiej strukturze meldunkowej jest coś takiego, że nie każdy żołnierz wykazywany tego dnia w dywizji to jest żołnierz, który jest z dywizją gdzieś na froncie, bo czasami w tych meldunkach uwzględnia się też jednostki tyłowe, zabezpieczające, szkoleniowe szpitale, które są setki kilometrów, czy nawet tysiące kilometrów od miejsca, gdzie walczy dywizja. W związku z czym to, że Ejka meldował, że ma w dywizji 20 czy 22 tysiące żołnierzy, to nie oznaczało, że od razu tyle walczy na froncie, bo czasami jedna czwarta tego była cały czas w Rzeszy. Ale Ejka miał 3500 samochodów i motocykli, miał 20 tysięcy fanatycznych żołnierzy Totenkopfu i 12 maja 1940 roku spełniło się jego marzenie, dostał rozkaz że jego dywizja również wyrusza w drugim rzucie operacyjnym na front we Francji. Jak ta dywizja sprawowała się podczas kampanii francuskiej? Czy rzeczywiście byli takimi fanatycznymi mordercami, prącymi cały czas do przodu? Rzeczywiście, Ajka, jak ruszył, to wykłócał się z jednostkami żandarmerii po drodze, że on, jego kolumna musi mieć pierwszeństwo ponad wszystko inne. W związku z czym już o, od razu zaczęły się niesnaski z Wehrmachtem, że jadą tu jacy się Sesmani i nie będą się trzymać dyscypliny. Jednostki dywizji weszły w korytarz, który wyrąbywały dywizje pancerne, z Mocniły korytarz Dywizji Pancernych, i 19 maja 1940 roku Dywizja Totenkopf pojawiła się na polu walki w rejonie Combre. Potem 20 maja w rejonie Arras. Ciekawe, od razu wchodząc do walki w rejonie, gdzie był lokalny kryzys, ponieważ wojska brytyjskie próbowały w tym rejonie wykonać przeciwuderzenie jednostkami pancernymi i walczyły z niemiecką 7. Dywizją Pancerną celem powstrzymania parcia Niemców w kierunku kanału La Manche. W związku z czym już 19 i 20. 20 maja jednostki dywizji Totenkop musiały toczyć lokalnie ciężkie walki z kontratakującymi czołgami brytyjskimi. Rzecz bardzo charakterystyczna ujawiła się nieustępliwość sesmanów. Zdarzały się przypadki, że jeżeli obsługa armaty przeciwpancernej 37 mm nie była w stanie zniszczyć czołgu brytyjskiego ze względu na jego pancerzany, to strzelała do niego do momentu, aż ten czołg rozjechał stanowisko armaty. I to jest bardzo charakterystyczne, kiedy się śledzi całą II wojnę światową, że bardzo podobnie często z takim samym fanatyzmem. Walczyła Armia Czerwona. Z całej historii Wehrmachtu i we wszystkich niemieckich wojskach dywizja Totenkopf swoim fanatyzmem, zacietrzewieniem przypomina Armię Czerwoną. Nie ma takiej drugiej niemieckiej dywizji jak ta. Jak Ajke kazał tym żołnierzom strzelać z tych armat, mimo że te armaty nie były w stanie uzyskać przestrzelin, to oni strzelali, dopóki ich te czołgi nie rozjechały pod Combré pierwsza krew, 16 zabitych, 53 rannych, pod Arras, 39 zabitych, 66 rannych, dwóch zaginionych. To jeszcze nie były jakieś specjalnie poważne straty, ale Brytyjczycy się nieco cofnęli. Walki przeniosły się w rejon kanału Lebesii, w rejon miasta Betun. Na przykład 24 maja to już było 40 ponad zabitych SS-manów, ponad 120 rannych, ale tam dywizja Totenkopf chciała na kanale Lebesii zdobyć przyczółek. Armia brytyjska broniła twardo tego rejonu i te zasadnicze natarcie SS-manów wyszło 27 maja w rejonie Betun i ono przyniosło pewne sukcesy, ale za cenę bardzo wysokich strat. Tego dnia, 27 maja, dywizja zameldowała 153 zabitych, 483 rannych i 53 zaginionych. Czyli dywizja w jeden dzień zameldowała prawie 700 utraconych żołnierzy. I jak na standardy II wojny światowej, niech mi państwo wierzą, to dużo. Dowództwa wyższego Szczebla dowództwa korpusów niemieckich, no, były zszokowane takim poziomem strat, wynikającym z nieustępliwości, pewnej agresywności oddziałów SS, czyli SS-mani szli do przodu, ale za cenę wysokich strat. I wówczas w miejscowości Le Paradis poddało się około 100 żołnierzy z 2. Batalionu Brytyjskiego Pułku Royal Norfolk. I jeden z dowódców niemieckich, dowódca batalionu SS Obersturmfuhrer Fritz Knechlein, żeby się zemścić na wrogu, to Knechlein po prostu kazał rozstrzelać wszystkich brytyjskich jeńców, za co zresztą po wojnie został skazany na śmierć jako zbrodniarz wojenny. Ale chodzi o to, że już wówczas w kampanii francuskiej ujawniły się te mordercze instynkty żołnierzy Totenkow. Trudno się dziwić, skoro mówimy o ludziach, Którzy wcześniej byli strażnikami w obozach koncentracyjnych, a potem byli członkami Einsatzgruppen w Polsce. Z jednej strony byli bardzo agresywnymi, odważnymi i sprytnymi żołnierzami, ale z drugiej strony mieli w sobie gen morderców. Czy za tym można powiedzieć, że już wtedy, w tej pierwszej kampanii, stworzył się ten charakterystyczny duch dywizji? Tak, stworzył się ten duch dywizji. Dywizja, która o pardon nie prosi, pardonu nie okazuje, jest niezwykle agresywna, jest niezwykle wytrwała, jest wytrzymała, ją duch koleżeństwa, ale jednocześnie jest jednostką, która jest niebezpieczna. Bezpieczna w tym sensie, że wyższe dowództwa mają wątpliwość, czy to jest formacja, której można w pełni ufać. No właśnie, o to chciałem spytać jak wyższe dowództwa odebrały tą specyficzną jednostkę? No przede wszystkim oficerowie Niemieccy narzekali na to, że dowódca, czyli że AICE on dowodzi przesadnie, agresywnie, nie bacząc na straty własne. Dywizja straciła między 19 a 29 maja, bo wtedy brała udział w walce, 1140 żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych, ty masz 300 oficerów. I Eike pokłócił się z Himmlerem o wysokość strat. To było mniej więcej trzy razy więcej niż normalnie niemiecka dywizja w tym czasie traciła ludzi. W związku z czym było wiadomo, że Eike walczy hardkorowo, tylko zapewnienie mu uzupełnień było problematyczne, no bo jeżeli on żądał wyłącznie, świetnie wyszkolonych, zmotywowanych aryjczyków o odpowiednich papierach, to nie mogli być ludzie, którzy mieli w sobie jakąś domieszkę obcej krwi. Oni musieli być czyści rasowo, oni musieli być wysocy, silni. No takich ludzi żądał Eike. To rodziło określone spory. Druga część kampanii francuskiej, no to poszło już zdecydowanie łatwiej. Armia francuska po przegranej bitwie na początku czerwca rozpadła się w jakimś zakresie, w związku z czym armia niemiecka przeszła do pościgu, dywizja Totenkow została wprowadzona jako jednostka pościgowa, praktycznie nie miała już strat w drugiej fazie kampanii, łącznie w 1940 roku walczyła przez 17 dni. I przez te 17 dni łącznie straciła 1152 zabitych, rannych, zaginionych i wzięła wiele tysięcy jeńców, aczkolwiek bardzo charakterystyczne w rejonie Dijon było to, że brali tylko białych francuskich oficerów i białych francuskich żołnierzy do niewoli. Marokańczycy Algierczycy, Senegalczycy Wszyscy zostali zastrzeleni w czasie próby ucieczki Czyli dywizja popełniała kolejne Lokalne zbrodnie wojenne Które nie przeszły do współczesnej historii tak bardzo Jak wymordowanie stu żołnierzy Z drugiego batalionu pułku Royal Norfolk No bo tam zginęły brytyjskie chłopaki I o nich wszyscy pamiętali O tych zabitych, bezimiennych Senegalczykach Czy Marakończykach, no nie pamiętał praktycznie nikt Potem, w drugiej połowie roku 1940, dywizja stacjonowała we Francji jako jednostka okupacyjna w regionie Bordeaux, Wallon, Biarritz, aż do 3 czerwca 1941 roku, kiedy dostała rozkaz ładować się do pociągów, a była to wielka jednostka, prawie 20 tysięcy chłopa, W związku z czym przetransportowanie tej zmotoryzowanej jednostki, mającej kilka tysięcy samochodów, motocykli, wymagało 50 składów kolejowych. I 3 czerwca 1941 roku dywizja Totenko wyruszyła ku swojemu przeznaczeniu, bo z tych prawie 80 tysięcy ludzi, którzy zginęli, zaginęli, zachorowali, przechodząc przez dywizję Totenko w II wojnie światowej. To na innych frontach niż wschodni. To nie było nawet 2 tysiące ofiar. Wszyscy pozostali znajdą swoje przeznaczenie na wschodzie. Dywizja Totenkopf dotarła 9 czerwca do Kwidzynia, potem została przesunięta na pozycje wyjściowe w Prusach Wschodnich w ramach Grupy Armii Północ do 4 Grupy Pancernej jako jednostka dywizja piechoty zmotoryzowanej do współpracy z innymi dywizjami szybkimi Wehrmachtu. W jednostkach liniowych oraz w ogóle w tych jednostkach, które walczyły, czyli mówimy też o kucharzach, którzy towarzyszą dywizji na froncie, o strzelcach, o artylerzystach, o saperach, ale nie o jednostkach tyłowych, szkoleniowych, które zostały gdzie indziej, no to miała Miał 17 400 żołnierzy. Czy zatem no 17 000 to chyba była silna dywizja? Tak, dlatego że wówczas niemieckie dywizje zmotoryzowane były dwupółkowe, a więc sześciobatalionowe. Natomiast tutaj mówimy o dywizji, która była trzypułkowa. W związku z czym to była dywizja zmotoryzowana o większych możliwościach, o większej strukturze niż ówczesne niemieckie dywizje piechoty zmotoryzowane. Ale nadal to była po prostu dywizja piechoty zmotoryzowanej z niewielkim tylko komponentem pancernym. Nie miała batalionu czołgów czy czegoś takiego. To jeszcze nie była dywizja pancerna. Podobnie jak we Francji, nie od razu weszła do walki, dlatego że ona stanowiła odwód operacyjny. Rozkazano jej wyruszyć za korpusem Einsteina, który wysforował się do przodu, nacierał w kierunku Łotwy 24 czerwca 1941 roku i w pierwsze walki nad Dźwiną, potem bardzo ciężkie przełamywanie linii Stalina 6-11 lipca 1941 roku, między innymi Wówczas 7 lipca Teodor Ajke został ranny. Jego samochód najechał na minę. Eike trafił na dwa miesiące do szpitala. Jego zastępcą na, na czas hospitalizacji został e, Georg Kepler. I rzecz charakterystyczna, już wówczas w czasie tego natarcia czerwcowo-lipcowego, w czasie przełamywania linii Stalina, powtórzyło się dokładnie to samo, co w czasie walk we Francji. Dywizja walczyła fanatycznie, dywizja walczyła przebojowo. Żołnierze nie poddawali się do niewoli. Jest taki podawany przykład, że jeden z podoficerów tej dywizji został osaczony przez różne strzelców Armii Czerwonej, strzelał do nich z pistoletu osobistego, położył ogniem bezpośredniej bliskości kilku, ostatnią kulę zachował dla siebie i się po prostu zastrzelił. Raport za pierwsze 16 dni walk w Związku Radzieckim to było wyeliminowanych 82 oficerów, 1626 podoficerów i żołnierzy. Czyli to już mówiliśmy w odcinku o wyniszczeniu Wehrmachtu. Ofensywa letnia 1941 roku to nie był żaden spacerek i te niemieckie dywizje zużywały się w walce. Tylko do 11 lipca 1941 roku, dywizja Totenkopf miała straty na poziomie 1700 żołnierzy zabitych, rannych, zaginionych, czyli poniosła większe straty przez pierwsze 16 dni walki w Związku Radzieckim, niż analogiczne straty w czasie kampanii francuskiej. Poniosła straty na poziomie 10% stanu wyjściowego. w Dwa tygodnie właściwie walk. I dowództwo czwartej Grupy Pancernej meldowało, że ta dywizja walczy zbyt agresywnie w tym sensie, że jej straty są dwa razy większe Niż walczącej nawet dłużej na pierwszej linii trzeciej Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. Rajd dywizji dosyć głęboki, szybko się jednak zakończył. Zaczęły się problemy logistyczne, kiedy Kepler dowodził dywizją. Trwały ciężkie walki nad rzeką Mszagą w lipcu, w sierpniu przede wszystkim 1941 roku i dywizja zaczęła się stopniowo wyczerpywać. W dwa miesiące, do 21 sierpnia 1941 roku, straty sięgnęły 4000 ludzi, w tym poległa lub została ranna znaczna na część oficerów. I to tempo walk było mordercze dla systemu logistycznego. Dywizja nie mogła utrzymywać tempa natarcia ze względu na niewydolność systemu logistycznego. Żeby wzmocnić oddziały szturmowe, rozwiązano drugi pułk. To był pułk, który został rozwiązany ze względu na wysokość strat. Do końca sierpnia dywizja meldowała straty na poziomie 4850 ludzi, wyczerpanie całkowite, zaczęły się ciężkie walki nad rzeką Połą, jak we wrześniu wrócił Ajkę, to już toczyły się walki na południe. Od jeziora Ilmień, w rejonie takiej wsi Łuszno, gdzie już we wrześniu 1941 roku inicjatywę przejęła Armia Czerwona. Jak tylko Niemcy się zatrzymywali, to Armia Czerwona kontratakowała. Od września 1941 roku do października 1942 roku przez prawie rok, a właściwie przez ponad rok, dywizja Totenkopf walczyła w rejonie Diemiańska. No właśnie, powiedziałeś Diemiańsk, i czy to nie jest tak, że to jest właśnie to miejsce, gdzie tak naprawdę w powszechnej świadomości narodziła się opinia wyjątkowa? Tej dywizji. Tak, zgadzam się. Tam zyskała opinię łamacza fal. Była atakowana przez olbrzymie siły przeciwnika, znacznie przeważające ją liczebnie i też technicznie, bo była atakowana intensywnie przez lotnictwo, przez broń pancerną, a jednak poszczególne bataliony, pułki, grupy bojowe tej dywizji były w stanie utrzymać swoje pozycje, ale coś za coś. Pięć dni walk pod łóżnem, jeszcze we wrześniu 1941 roku, to były straty na poziomie 900 ludzi. Do końca września straty przekroczyły 6,5 żołnierzy, z uzupełnienia analogiczne to było 2,5 tysiąca żołnierzy, a do końca listopada dywizja straciła 9 tysięcy spośród tych 17 tysięcy którzy zaczynali, a dostała połowę uzupełnień. Czyli można by powiedzieć, że duża część tej dywizji po prostu zginęła. Straty, jakie zadawała przeciwnikowi, były wielokrotnie wyższe i w grudniu 1941 roku no, sytuacja strategiczna zaczęła się zmieniać. Niemcy utknęli, a w styczniu 1942 roku Armia Czerwona skutecznie przełamała się przez pozycję to był pas obrony XVI Armii i okrążyła niemiecki drugi Korpus Armijny, w skład którego wchodziło kilka dywizji piechoty i właśnie dywizja Totenkopf. Część jednostek dywizji została odcięta poza kotłem, część jednostek dywizji pozostała w kotle i Aike ze swoją dywizją Totenkop no, walczył tam o przetrwanie, szczególnie dramatyczne walki to jest styczeń, luty 1942 roku. I według raportu z kwietnia 1942 roku, to od rozpoczęcia Barbarossy do końca marca 1942 roku, straty dywizji to było 12 600 ludzi przy analogicznych uzupełnieniach 5 000, czyli dywizja stopniała z 17 000 do 10 000 żołnierzy, ale tych weteranów, którzy zaczynali barbarosce, było w dywizji już około tylko 5 000 ciężkie mordercze walki ze znaczną przewagą liczebną przeciwnika w warunkach stałego niedoboru uzbrojenia, wyposażenia, nawet żywności wiosną 1942 roku ta walcząca pod Niemiańskiem dywizja liczyła już tylko około 7 tysięcy ludzi. Czyli ona tam stopniowo, stopniowo sobie umierała. Ajke prosił o to, żeby dywizję wycofać z frontu, bo ona tam po prostu ostatecznie zostanie zniszczona. Hitler się nie zgadzał mówił, że dopiero, kiedy sytuacja operacyjna się polepszy, to wtedy dywizję będzie można wycofać. Kocioł diemiański przetrwał w roku 1942, armia niemiecka utrzymała kocioł, był on zaopatrywany przez Luftwaffe, a wiosną 1942 roku niemieckie jednostki idące z ocieczą przebiły się do kotła Demiańskiego i na Wiązano kontakt, ale Niemcy cały czas utrzymywali taki występ, taki worek na przedpolu Armii Czerwonej w tym rejonie, i Armia Czerwona przez całe wiosnę, przez całe lato 1942 roku, jesienią 1942 roku, wyprowadzała co jakiś czas kolejne ataki z zamysłem zniszczenia pozycji niemieckich w tym rejonie, a ta dywizja trwała tam. Czyli mówimy o epopeji dywizji SS, która walczyła w rejonie Dymiańska przez ponad rok i utrzymała swoje pozycje. Wtedy zyskała opinię jednostki, której można powierzyć każde zadanie. Co zostało z tej dywizji po tej właśnie diemiańskiej maszynce do mylenia mięsa? No, można by powiedzieć, że zostało kilka tysięcy weteranów. Bardzo niewielu tak naprawdę, bo mówimy o, o tym, że dywizję zaczęto jesienią 42 roku odtwarzać, ale tak naprawdę zaczęto budować ją na nowo do poziomu liczebności rzędu 20 tysięcy ludzi, a tych weteranów ze starej dywizji to było 3-4 tysiące. Cała reszta to byli nowi ludzie. I czy oni również byli byli tak mocno indoktrynowani przez Ikego, jak ich poprzednicy? To szkolenie, takie specyficzne szkolenie w tej dywizji było utrzymywane cały czas, nawet po śmierci Ikego, w lutym 1943 roku. Ale nie możemy powiedzieć, że to już była ta sama dywizja, tak samo zindoktrynowana. Ten poziom indoktrynacji nieco zelżał, ale przede wszystkim zelżały kryteria naboru. Czy zatem można powiedzieć, że po roku na froncie wschodnim baza rekrutacyjna tych takich idealnych kandydatów do dywizji KOP się wyczerpała? Została drastycznie zredukowana. Tak można powiedzieć, jednostka wykazała się pod niemiańskim prawdziwym fanatyzmem. Pojedynczy szeregowi żołnierze SS nawet po cięciu pośród pozycji wroga walczyli do końca. I czasami jak doczekali przeciwuderzenia, no to się okazywało, że na przykład jeden SS-man został w jakimś schronie bojowym i walczył trzy dni bez jedzenia, bez wody. Nie dał się zabić. Położył stu przeciwników. Przy użyciu armaty zniszczył kilka czołgów. I potem taki SS-man przyjeżdżał do Hitlera, dostawał krzyż rycerski. Żołnierze że dywizji Totenkopf, by mieli już opinię najtwardszego żołnierza w ramach Waffen-SS, że już lepszej dywizji niż oni nie było. No tylko, że szansa przeżycia w tej jednostce była dosyć niewielka. I w listopadzie 1942 roku zaczęło się ponowne formowanie dywizji Totenkopf, ale to już była inna dywizja. To już była dywizja grenadierów pancernych, a faktycznie dywizja pancerna. Czyli w tej strukturze pojawiają się jednostki czołgów, w tej strukturze pojawiają się jednostki zmechanizowane na szczeblu artylerii, artylerii artylerii przeciwpancernych. Czyli dywizja nadal dysponuje batalionem rozpoznawczym, dywizjonem przeciwlotniczym, batalionem przeciwpancernym, batalionem saperów, łączności, ale kościec takiej dywizji zaczyna stanowić pułk pancerny i dwa pułki grenadierów pancernych. A co ciekawe, w przypadku dywizji Totenkow na początku roku 1943 ona miała jeszcze bardziej rozbudowaną strukturę, bo miała aż trzy pułki, nazwijmy to piesze. Pierwszy i trzeci pułk grenadierów pancernych, ich nazewnictwo się zmieniało, ale miała też tak zwany pułk Tule, który Rozwiązano. To była jednostka piechoty, jednocześnie jednostka rozpoznawcza dwubatalionowy, trzeci pułk więc tych pułków liniowych dywizja miała aż cztery to był bardzo silny związek taktyczny. Dywizja Totenkow została w trzy miesiące odbudowana, zbudowana na nowo we Francji i na początku roku 1943 wyruszyła ponownie na front wschodni, na Ukrainę, brała udział w trzeciej bitwie o Charków, kontrofensywie marszałka Mansteina, tu odsyłamy do odcinka o tej bitwie. Luty, marzec 1943 roku, Korpus Pancerny SS, złożony z trzech dywizji granadierów pancernych SS, zasłużył się bardzo w stabilizacji frontu, w pobiciu przeciwnika, a w odbiciu Charkowa, i tam walczyły dywizje już Leibstandarte SS, Adolf Hitler, Das Reich i Totenkopf. One tworzyły Korpus Pancerny SS. W czasie tych walk zginął Theodor Eicke, wieloletni, charyzmatyczny, ale i okrutny dowódca dywizji SS-Totenkopf. A jak wielkim wstrząsem dla całej dywizji była ta śmierć? Z jednej strony to był wielki wstrząs, bo potem, kiedy przeformowywano Dywizję Grenadierów Pancernych w Dywizję Pancerną, kiedy nazywano pułki, no to wtedy piąty i szósty Pół Grenadierów Pancernych jeden otrzymał nazwę Totenkopf, a drugi otrzymał właśnie nazwę Theodor Eicke Na wieloletniego dowódcy i twórcy tej jednostki. Z drugiej strony jednak wielu oficerów odetchnęło z ulgą, bo Ajkę wszystkich gonił, był brutalny, był okrutny, był wymagający, był apodyktyczny, był kłótliwy. Nikogo się nie słuchał. To był bardzo problematyczny oficer. W związku z czym w dywizji w jakimś zakresie przyjęto to z wielkim żalem, ale z drugiej strony wielu oficerów na pewno odetchnęło z ulgą. A czy można powiedzieć, że bitwa pod Kurskiem była kolejnym przyłomowym momentem w historii dywizji? Bitwa pod Kurskiem nie. Raczej splot pewnych Okoliczności. Trzech bitew. Najpierw Charków, luty, marze 43, potem Cytadela, lipiec 43, potem bitwa nad Miusem, przełom lipca i sierpnia 43. Trzy bitwy, w których dywizja Totenkopf wykazała bardzo wysokie walory bojowe, niezwykłą przebojowość, niezwykłą agresywność. Korpus SS pod Kurskiem nie wykonał postawionych przed nimi zadań, nie przełamał się przez przeciwnika, natomiast zadał mu kolosalne straty w sprzęcie i w ludziach. W związku z czym obie strony, i Niemcy, i Rosjanie wiedzieli, że Korpus Pancerny SS potem przemianowany na drugie. Korpus Pancerny SS w składzie tych trzech wspomnianych dywizji jest przebojowym taranem, że to są najlepsze niemieckie dywizje z racji tego, że one są znacznie bardziej rozbudowane niż klasyczne niemieckie dywizje pancerne. Dlatego, że niezależnie od pułku pancernego tam pojawiał się batalion działu samobieżnych Sturmgeschütz. Niezależnie od tego było duże nasycenie pojazdami Marder w jednostkach grenadierskich, w jednostkach przeciwpancernych. W dywizjach tych były strukturalnie kompanie czołgów ciężkich tygrys tego wszystkiego nie było w normalnej dywizji pancernej, no i taka dywizja była często o 40-60% liczniejsza niż niemiecka dywizja pancerna, więc jej siła ognia, przebojowość była bardzo wysoka i to ten kop był jednostką, jeśli chodzi o dostępność do środków walki elitarną w tym sensie, że no tylko dywizja Großdeutschland pod względem siły ognia, wielkości struktury mogła równać się z tymi trzema dywizjami pancernymi w ss wiosną, latem 43 roku dywizja Totenkopf była bardzo silnym związkiem taktycznym o bardzo wysokim poziomie przebojowości pokazała to także pod Kurskiem gdzie mimo braku realizacji postawionych zadań w wymiarze operacyjnym odniosła wiele sukcesów taktycznych zadała przeciwnikowi olbrzymie straty aczkolwiek to był Totenkopf w związku z czym ponosił również gigantyczne straty między 4 lipca a 18 lipca, kiedy ta dywizja brała udział w operacji Cytadela straciła ponad 2700 żołnierzy i od tego momentu staje się to już w jakimś zakresie cechą charakterystyczną. Totenko w miesiącach intensywnych walk będzie tracił w skali jednego nawet miesiąca po trzy tysiące żołnierzy. Miesięcznie. Miesięcznie. I żeby sobie to uświadomić, to niejedna dywizja, która przegrała z Kretesem, miała często mniejsze straty, niejedna dywizja, po której przeczołgała się ofensywa wroga, miała czasami mniejsze straty, niż dywizja Totenkopf, która nieważne, czy wygrywa, czy przegrywa, to straty ma kolosalne. I symbolem tego poświęcenia i tych olbrzymich strat własnych dywizji to są walki nad rzeką Mius 29 lipca 2 sierpnia 1943 roku, gdzie ta dywizja w czasie właściwie pięciu dni walk straciła 1700 żołnierzy a charakterystyczny jest szturm ten decydujący szturm w bitwie nad rzeką Mius 30 lipca 1943 roku na wzgórze 213, kiedy w jeden dzień ta dywizja miała wyeliminowanych z walki 48 czołgów miała 55 zabitych 479 rannych, czyli z punktu widzenia doświadczenia oficera frontowego brytyjskiego, amerykańskiego, jakby ktoś mu zameldował, że dzisiaj w czasie szturmu nasza dywizja straciła ponad 500 ludzi, to by chyba takiego oficera który do tego dopuścił, to zaraz postawiono przed sądem wojennym. Czy to w 1943 roku nie doprowadziło do kolejnego wyczerpania dywizji? Dokładnie. Od września 1943 roku obserwujemy wyczerpywanie się dywizji Totenkopf spotęgowane jeszcze decyzjami z Berlina. Bo przypominam, że pułk pancerny w 1943 roku powinien mieć dwa bataliony czołgów. To jesienią 1943 roku przezbrajał się jeden z batalionów dywizji Totenkopf na Pantery. Nasi słuchacze nie będą zaskoczeni czym to się skończyło. Batalion wrócił do dywizji w lipcu 1944. W związku z czym dywizja traciła czołgi, traciła pododdziały. Trzeba było rozwiązywać bataliony, ponieważ brakowało żołnierzy. Redukowano strukturę organizacyjną i dywizja zaczęła się cofać w kierunku Dniepru, a potem przez całą zachodnią Ukrainę, aż do Mołdawii i Rumunii, gdzie Armia Czerwona wypchnęła wojska niemieckie. Wiosną 1944 roku dywizja Totenkopf, tak jak cała armia niemiecka na Ukrainie stopniowo cofając się, została wyrzucona z terenu Ukrainy, została Odrzucona aż w rejon granicy rumuńsko-mołdawskiej, granicy rumuńsko-radzieckiej i tam toczyła dalsze walki obronne i do wiosny 44 roku Totenkow został ponownie bardzo wyniszczony. Wiosną 1944 roku zaczęła się jego ponowna odbudowa. To była dywizja, którą w lipcu 1944 roku z obszaru Rumunii przerzucono na obszar. Polski celem blokowania natarcia Armii Czerwonej z obszaru Białorusi. Ta dywizja stopniowo weszła do walki najpierw pod Grodnem, pod koniec lipca 1944 roku, potem pod Siedelcami. Walczyła w sierpniu, wrześniu 1944 roku na wschodnich przedpolach Warszawy, broniła przede wszystkim obszaru Wołomina, potem została wycofana w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W ramach IV Korpusu Pancernego SS walczyła w rejonie Warszawy do końca roku 1944. A jak to było z rekrutami tej, do tej dywizji czy oni dalej byli elitarnymi ochotnikami? Ochotnik to już skończyła się wiele lat wcześniej. Natomiast dywizja Totenkopf miała charakter elitarny do lata 1944 roku. Ostatni raz ubrała pierwszy garnitur do walk pod Warszawą. W lipcu, w sierpniu, we wrześniu 1944 roku. I broniąc się pod tym Wołominem, odpierając kolejne szturmy Armii Czerwonej, została w jakimś zakresie po raz kolejny zmielona. To znaczy, jak się bierze dokumenty niemieckie z walk pod Warszawą, bierze się straty miesięczne dywizji Totenkopf z 7 sierpnia 1944 roku, gdzie tam figuruje około 3000 żołnierzy zabitych, zaginionych, chorych, a potem bierze się raport dywizji Ler z Normandii, przez którą przetoczyła się operacja Cobra, znaczy Amerykanie po prostu przeszli przez dywizję Ler, to operacji Kobra dywizja Ler straciła mniej żołnierzy w przegranej bitwie, niż Totenkopf w sierpniu 1944 roku pod Warszawą, skutecznie się broniąc. I to pokazuje, czym była dywizja Totenkopf. Ona traciła pod Warszawą więcej żołnierzy niż pod Kurskiem, ale wytrwała. Potem musiała się cofnąć. Ale jesienią 1944 roku nastąpiło kolejne wyniszczenie Dywizji Totenkopf. Zaczęto już ją zasilać żołnierzami z Wehrmachtu. Nie tylko z poboru, ale nawet z ludźmi, którzy do tej pory w ogóle nie byli szkoleni do walki piechoty, bo do tej dywizji dołączono setki żołnierzy z Luftwaffe i Kriegsmarine. Były takie przypadki, że ktoś służył na trałowcu, a kończył wojnę jako żołnierz Dywizji Totenkopf. Jakość bojowa Dywizji słabła. Ale jeszcze w styczniu 1945 roku, na kilkanaście dni przed Wielką Ofensywą Styczniową, na obszarze Polski. Czwarty Korpus Pancerny SS został zabrany z Polski, przekierowany na Węgry celem deblokady okrążonego garnizonu Budapesztu. Te uderzenia się nie udały. To były ostatnie takie wyraźne akcje zaczepne dywizji Totenkopf. Ona została już tak wyczerpana, że potem w kolejnych walkach na terenie Węgier w lutym, w marcu 45 roku już takiej roli nie odgrywała. Koniec wojny zastał ją na terenie Austrii i tam zakończyła swój szlak bojowy. Wbrew pozorom, choć w roku 1943 miała bardzo duże nasycenie nowoczesną techniką, to już w roku 1944 na przykład struktura tej dywizji już nie była taka rozbudowana. Brakowało jej na przykład wielu jednostek opancerzonych. Jej pododdziały grenadierów pancernych czy jednostki rozpoznawcze często miały gorszy sprzęt niż klasyczne dywizje pancerne Wehrmachtu czy inne dywizje Waffen-SS. No ale taką cechą charakterystyczną jest to, że jako jedyna dywizja SS zachowała swój, swoją kompanię Tygrysów. Tak, to była taka pamię po dawnej świetności. Ale zachowała tą kompanię tygrysów tylko dlatego, że nie udało się już Niemcom w ramach czwartego korpusu pancernego SS, gdzie ta dywizja trafiła w roku 44, nie udało się już stworzyć batalionu korpuśnego tych czołgów. Inne dywizje, waffen SS, te pierwsze, druga, pierwsza utraciły ostatecznie swoje tygrysy z tego powodu, że to były bataliony korpuśne. Czyli bataliony, które podlegały bezpośrednio dowództwu korpusu. Dokładnie tak. Dwie dywizje pancerne, a batalion tygrysów nie na poziomie dywizji, tylko na poziomie korpusu. Dywizja zakończyła swój szlak bojowy. Przeszła do historii, bardzo specyficznej historii, dlatego, że żadna inna jednostka nie zbudowała takiego esprit de corps, specyficznego dodajmy, takiego ducha formacji, pewien rodzaj koleżeństwa, pewien rodzaj braterstwa i lojalności ze spalał tych żołnierzy, aczkolwiek w zbrodniczej idei. Po wojnie powstało niezwykle prężne stowarzyszenie kombatanckie dywizji Totenkopf i jest to najlepiej opisana dywizja ze wszystkich niemieckich dywizji w historii Wehrmachtu i Waffen-SS za sprawą Wolfganga Wopersala, który stworzył wielotomowe dzieło, które zatytułował Soldaten Kamfer Kameraden. Sama ta nazwa świadczy o tym, że punktem odniesienia była pewna wspólnota. Czy możesz się pokusić zatem o jakąś ocenę tej dywizji? Czy naprawdę była tak dobra, jak chce się ją widzieć obecnie? Czy w jakimś zakresie jest to tylko właśnie efekt, że tak powiem, dobrego PR-u weteranów. Dywizja Totenkopf w roku 1940 była uważana za problematyczną przez dowódców Wehrmachtu i była uważana za niepotrzebny problem, ale po doświadczeniach już lata 1941 roku niemieccy generałowie i marszałkowie szybko przekonali się, że jest to dywizja o niezwykle dużej wartości bojowej i od jesieni 1941 roku każdy niemiecki generał chciał ją mieć, ale jednocześnie sukcesy tak w obronie jak i ataku tej dywizji wiążą się z bardzo wysokimi stratami. Historyk musi dokonać pełnej syntezy, pełnej oceny zjawiska. Dywizja Totenkopf była jednostką, która reprezentowała bez wątpienia zbrodniczą organizację, jaką było SS, a w pośród wszystkich dywizji SS, była właściwie jednostką najbardziej fanatyczną i najbardziej zbrodniczą. Nie możemy tego aspektu pomijać. On nie może być lekceważony czy marginalizowany w naszej ocenie dywizji Totenkopf. Nie odmawiając skuteczności w walce, to musi zawsze wyraźnie wybrzmieć. Co nie zmienia faktu, że w 1943 czy nawet w roku 1944 była to niewątpliwie najlepsza dywizja całych niemieckich sił zbrojnych. No Norbert, dziękuję Ci zatem za przedstawienie historii tej zbrodniczej dywizji, a tymczasem Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.